takich chyba szukałaś, żeby cię miziały w stopy. Co ty o tym sądzisz? Trochę za bardzo błyszczące. Ale no, do tego kulę dyskotekową jest piękna zabawa. Głęboko rozważasz? A to akurat rozważam. Twój rozmiar. No to takie, wiesz, na szczelnice idealne w lato, jakbyś sobie poszła w takich butach, wiesz, jaka furora. No. I wmieziają w stopę i maskują się, ale jak ci w trawie zostanie, to już go nigdy nie znajdziesz. Jak rzucisz za psem na przykład. Jeszcze takie ci znalazłem. Przymierzaj. A co to będzie? Roślinna alternatywa dla sera. Wege siostry. To chyba nie dziś. Trochę też zrobiłem porządku z moją siecią. Też odpiłem trochę rzeczy, które są niepotrzebne. Także wiosna za pasem. Syłka przyszła, nie będę ukrywał, już odpakowałem. Takie coś tu jest. Test.hpl. No zajebiście ładne logo. I moje trochę za cienka ramka na zewnątrz, bo powinna być takiej samej grubości mniej więcej jak logo. Ale wygląda fajnie. I przekaz, słuchajcie. Słuchajcie, czołem szafa, w paczce znajdziesz kilka kubów z twoim logo. Ostatnio na Ukrainie prawie zamarzłeś. Taki kubek potrafi przez 5 godzin trzymać ciepła, przez 12 zimno. Mam nadzieję, że następnym razem ciepła herbata pozwoli przetrwać mroźną noc w środku lasu. I kod rabatowy dla widzów, który widzicie. Dobrze napisane. Widoczna. Widoczny przekaz dla widzów. Vlog 15, kubekkondiko.pl, 15% rabatu. Najbardziej zajebisty news to, że można to myć wszystko w zmywarce. Nienawidzę rzeczy, których nie można myć w zmywarce, a tu widzę, że nic nie stoi na przeszkodzie. Zapisałem się kiedyś na Starlink tak zwany i pojawiło mi się, że już mogę sobie kupić. I sprzęt kosztuje 2,269, usługa 449 miesięcznie. Przygotowanie i wysyłka 276, dzisiaj muszę zapłacić 449, resztę później. Nie wiem, jaki tu jest termin dostawy. A, late 2021, czyli pewnie na jesień. I generalnie nawet miałem to, powiem wam szczerze, przeeksperymentować, ale z tego, co wstępnie ustaliłem, to jeśli chodzi o Starlink, jest problem, bo dostaję tak zwanego geoloka, czyli jak go kupuję dla swojej lokalizacji i pojadę z nim, nie wiem, na Ukrainę i chciałbym nadawać ze środka lasu na Ukrainie, to jest niestety dupa i nie zadziała, bo jest przywiązany do jakiegoś tam obszaru, w którym ja się znajduję. Już tam 800 km dalej działał nie będzie. Muszę to potwierdzić. Druga sprawa, trochę mnie martwi ten miesięczny abonament. Owszem, okej, w momencie, kiedy bym potrzebował na wyjazd jakiś, żeby realizować, no to chętnie bym zapłacił te 449, ale nie wiem, czy jest możliwość wykupienia miesięcznego, czy trzeba jakiś tam okres zobowiązania podjąć, 12 czy 24 miesiące. No doprecyzuję to jeszcze, ten temat i kto wie, może przeeksperymentuję. Co prawda Miedziana Góra mi gdzieś chyba w Łódzkim 42572 pokazuje, ale to nie jest problem. Tak więc, no taka ciekawostka ze Starlinkiem. Idealne rozwiązanie dla kogoś, kto nie ma internetu i mieszka gdzieś w czarnej dupie. To 449, to 150 mega internetu downloadu i tam ze 30 uploadu, to myślę, że każdy zapłaci, kto ma problem z internetem, ale oczywiście jak jesteście w mieście i macie 17 światłowodów, no to już jest słabe spylanko. Drugi raz mam taką sytuację, że hub Akara jak gdyby traci połączenie z HomeKitem, nie wiem, czy wy używacie i czy macie takie rzeczy, bo co ciekawe, do samej Akary, czyli jest w sieci Wi-Fi, wszystko działa, bo mogę sobie odczytywać poszczególne czujniki i tutaj działa, tylko następuje problem z jak gdyby połączeniem pomiędzy Akarą a HomeKitem. Najczęściej jak wyciągnę na chwilę, odłączę zasilanie i włączę, to wraca, ale niepokoi mnie taki sposób działania, no bo to jednak chcecie, żeby to działało niezależnie, a tutaj nagle macie zwrócone wszystko na czerwono, że te czujniki nie działają. Widzicie, nie działa. Ciekawostka. Informuję i obserwuję. Wpinam i po chwili się powinno wszystko pojawić. Po takim restarcie znowu czujniki i sterowanie wróciło.
niepokojący objaw. Przemysław, nie jesteśmy tu dla przyjemności. Jest zebranie dzisiaj Rady Nadzorczej. Jest trzecia fala. Trzeba to wszystko odpowiednio zabezpieczyć. Obgadać to trzeba. Wszystko, zjeść kiełbasę, wypić wódkę. No to najważniejsze rzeczy. Za późno. Nie, jeszcze za wszystko. Damian może jeszcze coś zrobić. Ale nie, no nic nie zrobię. A posłuchaj, jakby powiedział, nie mam na mocy przerobowej, to ci... Możliwe, że w RPA, jak pojedziesz do RPA za 10 lat, to tam już nie będziesz mógł nic zrobić, dlatego, bo powiedzą, o, ty jesteś biały, to wy jesteście pod ochroną, nie możecie tu przechodzić. Jak na Sorożce? Szefa, ja tylko bym jedno. Ja byłem na najlepsza przygoda, jaką mi się dało przeżyć. Brazylia, Afryka? No. Brazylia to jest chuj. Iran to jest chuj. Rosja, Ukraina. Afryka jest, no, nie do księgi opisać. Ja w Singapurze poszedłem sobie do zoo, zapłaciłem za to dużo pieniędzy, to się nazywa Night Safari. I tam jest coś takiego, że jest zorganizowane, że zwierzęta jak po zmroku chcą jeść. Chcą jeść. I było tak, że 20 idę i tam jest to tak zorganizowane, że idę, a wzdłuż mnie idą hieny i na mnie patrzą. Najfajniejsze przeżycie na świecie. Posłuchaj, ja też jestem tak jak ty w kierunku techniki i cywilizacji, ale to mi się tak podobało, że uważam, że jakbym miał dziecko 10 lat, to bym je tam zabrał, żeby doświadczyło tego. Widzowie szafy, macie kogoś, kto mieszka w RPA, nie wiem, kogoś z rodziny, kolegów, którzy się tam wyprowadzili kilka... Prezydent to najlepiej. Nie, no, prezydent to raczej nie ma nic wspólnego z Polską. Ale ktoś, kto tam aktualnie przebywa i mógłby nam pokazać, jak wygląda RPA, bardzo nas interesuje, jak wygląda połączenie białych ludzi z czarnymi i jak oni ze sobą tam... Nie można o czarnych ludziach mówić czarni ludzie. Połączenie białych ludzi z czarnymi. Przepraszam. Połączenie białych ludzi z obywatelami Afryki. Połączenie białych ludzi z obywatelami RPA. Że coś tym jest, bo jak oglądam tego... Doszliśmy do wniosku, że kierunek RPA zainteresuje poniekąd. No jest... Przemysław, no sam pijesz? Nie, no. Przemysław, jaki ty jesteś egoistyczny, ty. Na końcu się wypili już. Jasne. Zawsze tak jest. Ale... Łatwo tak obrócić sytuację. Tak. Kto tam w tym RPA jest i kto tam w tym RPA w Cape Town nam coś powie? Nie, szukamy kogoś do kontaktu, nie? No. Szukamy kogoś, kto z nami się przejedzie po RPA. I nie za miesiąc albo 3 miesiące, tylko w najbliższy poniedziałek. Co tak stajecie rano? Się nie naspać. Czemu? No chcieliście, żeby było ciepło, to wam włączyłem grzanie. Jakieś masaże w łóżkach. Masaże w łóżkach to powinieneś rzucić te prochy, powiem ci. Ja pierdzielę, skoro świt. Wstawać. Czy teraz idzie sobie na dwór trochę, może co? Nie siedź z tymi pijakami. Się nawdychasz. U 0-0, ty, ja mam 0-0. O czym idę, jak się tutaj dzisiaj rano wytegowujesz? Mocniej! Przecież mam taki sam z twojego polecenia, to wiem jak dmuchać. Tutaj będzie jakiś dobry wynik. Mam 0,4. Co to tak? No tak, jak mielę, to coś jest. Keto-dieta. Keto-dieta nie działa w ogóle. 0,6. Czyli 1-2 promila, tak? Panie no. Nie 1-2 promila? To i tak dobrze wygląda, że nie 2 promila. 0,6 promila. A to w promilach podaje? Tak. Już. 0,0. Ale jak to się chodzi w odpowiedniej wadze, to sobie można robić imprezę wieczorkiem. Słuchajcie, plan jest taki wstępny. Ja to w ogóle nie jestem za Afryką, nie wiem czemu, ale nigdy mi się nie chciało jechać do Afryki, nigdy nie planowałem jechać do Afryki, ale ekipa się uparła, żeby lecieć do Afryki i Przemysław jest bardzo za Afryką i Chomiczur jest za Afryką. To mówię, leć ta se we dwóch, ale oni chcą, żebyśmy naszą ekipą przygodową lecieli. Nie wiem, jakie tam znowu te obostrzenia będą. To nie jest w ogóle dobry czas na podróżowanie. Chętnie bym faktycznie gdzieś ruszył dupsko, bo już jestem skiśnięty strasznie i teoretyczny plan jest, że lecieć do Kapsztadu,
tam sobie wynająć jakąś furkę, pojechać sobie do Port Elizabeth, potem może do Durbanu, do Johannesburga i powrócić z powrotem do Kapsztadu. Ale nie wiem, co z tego wyniknie. Dzisiaj jeszcze jest za wcześnie, bo tam mają jakieś nowe dzisiaj obostrzenia podawać nowe u nas w Polsce. Może zamkną te granice. No też nie chciałbym tak, że kupi się bilety, a tutaj nagle dupa, nigdzie się nie poleci. Jest opcja, żeby lecieć z tego, z Wiednia, ale znowu, żeby dojechać do Wiednia, to by trzeba było jechać jakoś na okrągło, bo jest zamknięte, bo nie wiem, czy Czechy, czy Słowacja. W sumie jakby była zamknięta Słowacja, to byśmy jakoś tu mogli przelecieć przez Czechy. Jak są zamknięte Czechy, to przez Słowację. Jak się zamkną mi Czechy i Słowację, to by trzeba było jechać naokoło przez Niemcy, które też się mogą zamknąć. Nie no, powiem wam, cyrk jak jasny gwint. Jak się nie ogarniemy z tymi szczepieniami i z tym wszystkim, to, to się tak nie da dalej żyć, ja pierniczę. Także jak ktoś tam coś na okoliczność RPA ma do powiedzenia, czy to warto, czy nie warto, to ja zachęcam do kontaktu. Mail jest zawsze pod tym, bo do mnie piszecie różnymi formami komunikacji, to do mnie nie dociera. Najlepiej na maila, naprawdę, bo potem są pretensje, szafa się nie odpowiada, a na maile prędzej czy później odpowiadam, może bardziej trochę później niż prędzej, ale jak ktoś ma jakieś informacje albo mieszka najlepiej w takim RPA, to chętnie byśmy się dowiedzieli, jak to wygląda. Teraz tam sytuacja, czy można, czy nie można, czy są jakieś obostrzenia, czy trzeba chodzić w maskach, czy nie wiem, może jest też tam ponakładane coś, bo to się zmienia codziennie. No, sytuacja jest dynamiczna bardzo, tak więc przybliżam temat, a czy to coś z tego wyjdzie, to, no to zobaczymy.